Cześć, nazywam się Michał Dmitrowicz i zapraszam Was do kolejnego odcinka naszego kanału Go International, w którym rozmawiamy na temat ekspansji zagranicznej sklepów e-commerce. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat branży fashion. A moimi gośćmi są Karolina Ramka, Get Notice Agency. Cześć. Patrycja Olszewska, Zaufane.pl. Cześć. I Kamil Bonkowski, Eidosol. Cześć. Więc może zaczniemy tak naprawdę od początku. Jak wygląda rynek fashion w Polsce? To może ja zacznę. Rynek fashion w Polsce wygląda w ten sposób, że 97 a nawet 98% Polaków kupuje wyłącznie towary nieluksusowe. Zaś segmentem wiodącym w branży jest oczywiście odzież damska. I teraz warto też wspomnieć o pandemicznym roku 2020. W którym to przychody z branży fashion w porównaniu do 2019 spadły o 10%, co stanowiło 45 miliardów polskich złotych. Był to też rok, w którym tak naprawdę dynamicznie zaczął rozwijać się e-commerce w branży fashion. Dlaczego? Ano dlatego, że oprócz dużych sklepów, dużych marek, które sprzedawały już online. Małe sklepy doszły do wniosku, że aby zatrzymać klienta bądź pozyskać nowego klienta, no muszą być ze sprzedażą też do internetu. I odbicie branży fashion miało miejsce tak naprawdę dopiero w 2022 roku, gdzie te przychody wróciły do poziomu sprzed pandemii. W 2023 roku było to już 54 miliardy polskich złotych przychodu generowanego przez branżę. A według prognoz podawanych przez statystę rok 2024 to już będą około 64-65 miliardów polskich złotych. No i co tutaj warte myślę zaznaczenia to to, że polski eksport, rynki eksportowe polskiej odzieży to jest Holandia, to jest Rumunia, to są nasi sąsiedzi Czesi. No ale największy odsetek tego eksportu idzie na rynek niemiecki o czym pewnie więcej powie Karolina. Tak, ja tu od razu mogę dodać też, że jeśli chodzi o nasze sklepy na IDUSEL, no to właśnie wiodące rynki w branży fashion to Niemcy, Czechy, Słowacja, no i zaraz później Rumunia. One są w tej pierwszej czwórce topowych e, krajów. No i jeszcze jeśli chodzi o Polskę, to tak wspomnę, że w sumie w branży fashion bardzo zwroty są e, tutaj. Bardzo często po prostu występują w branży fashion i jest to gdzieś e, jedna z takich kluczowych też informacji, że no, chyba każdy z nas zamawia czasem wiele rzeczy, przymierza, odsyła, więc te zwroty to jest coś, na co bardzo tutaj trzeba zwrócić uwagę. I tak podsumowując rynek fashion w Polsce, można powiedzieć, że według tych prognozowanych przychodów i faktycznych przychodów to są wzrosty 14% rok do roku ale w Polsce rośnie, to jak to wygląda za granicą? Bo ja, na przykład, w to naszym znalazłem, że czy na Czechach, czy na Słowacji, dominuje Zara, dominuje Zalando, czy Bombay. Tak? Ale jak, jak to wygląda jeszcze w, w, w innych rynkach? Generalnie z tych rynków, które wymieniłeś i y, które Patrycja Ty wymieniłaś, y, dla branży fashion te rynki są wspólne. To znaczy, to są najczęściej wybierane rynki przez firmy, które ekspandują w branży fashion. I na przykład Rumunia jest takim rynkiem, na którym widać bardzo duży wzrost zainteresowania branżą, czyli stricte branżą fashion. W Czechach on jest nieco mniejszy, w Niemczech i na Słowacji jest najmniejszy. Czyli ta branża na tych rynkach się po prostu nie rozwija. Natomiast w Niemczech. Ta branża fashion jest najbardziej nasycona. Tam jest po prostu już bardzo duża ilość odbiorców, którzy są świadomi, którzy kupują online i którzy w tej branży poruszają się świetnie. Rumunia, Czechy i Słowacja są mniej więcej na tym samym poziomie, więc tutaj wybija nam się Rumunia, która jest krajem jeszcze nienasyconym, ale jeszcze bardzo mocno rosnącym. Jako taki Potentat pod kątem ekspansji, bo daje nam to możliwość rośnięcia po prostu razem z rynkiem. No to jeszcze, co warto o Przyrumu nie wspomnieć, to to, że tam głównie te towary luksusowe, jeśli chodzi o branżę fashion, królują. Więc jeśli ktoś ma jakąś unikalną markę, to to jest dla niego idealne miejsce, żeby zacząć właśnie taką ekspansję. Tak, dokładnie. I może z takiej ostatniej charakterystyki jeszcze to, co warto podkreślić, to to, że Niemcy są generalnie najdroższym krajem w, w tej kategorii krajów, które wymieniliśmy. Tam po prostu CPC będzie bardzo wysokie, czyli koszty za kliknięcie. Oczywiście jest to kraj z najwyższym GDP per capita pośród wymienionych, ale no, reklamowanie się tam też będzie po prostu najdroższe. To w takim razie, czy jesteś w stanie podać jakieś przykłady jakichś polskich e commerceów z branży fashion, którym udało się za granicą? No, na pewno kilka takich przykładów mamy tutaj na rodzimym rynku. Myślę, że warto wspomnieć o polskiej grupie, spółce Aza Group, która ma marki Born to Be czy René. Nie można zapomnieć o Eobuwie czy gdańskiej spółce LPP, która bazuje już na 40 rynkach, a w zeszłym roku z powodzeniem otworzyła swój pierwszy butik. Luksusowy na najbardziej znanej ulicy handlowej w Mediolanie. Więc myślę, że kilka takich fajnych przykładów na pewno się znajdzie. Ja, spośród naszych klientów, mogę pochwalić się Case'em Sportofino. To jest marka, która ekspandowała już w 2019 roku. Jest w tej chwili obecna na dziewięciu różnych rynkach zagranicznych i w Sportofino, Sportofino jest marką, która jest już na tych rynkach obecna, ona, ona jakby nie jest w takim procesie wychodzenia, więc ich największym wyzwaniem teraz będzie pewnie utrzymanie rentowności po prostu tych działań, bo, bo to w długofalowych działaniach ekspansyjnych zawsze jest wyzwaniem. Natomiast z takich najważniejszych rynków, na których jest Sportofino, no to są przede wszystkim Niemcy. Niemcy, które są rynkiem bardzo wymagającym, gdzie użytkownicy jednak patrzą zarówno na cenę, przez co ten rynek jest po prostu bardzo trudny, bo Niemcy też dużo porównują i ważne są dla nich promocje, ale Niemcy są też bardzo mocno przywiązani do marek. Oprócz tego jest rynek czeski, na którym bardzo mocno dbamy o social proof, to jest też spory wyróżnik tego rynku, gdzie użytkownik jest takim użytkownikiem nacjonalistycznym, bardzo mocno przywiązanym do lokalnych sklepów i takim, u którego ta ścieżka zakupowa jest długa, bo też lubi porównywać. No i ostatni rynek to rynek rumuński, na którym mamy tę samą właściwość, o której powiedziałeś wcześniej, czyli właśnie spora liczba zwrotów, spora liczba nieodebranych produktów, mhm. generalnie w branży fashion jest to dość wspólny element dla rynku rumuńskiego. Tak, no w ogóle w Rumunii też co ciekawe jest tak, że e, oni zamawiają po prostu z różnych sklepów na przykład ten sam produkt i który dojdzie szybciej, ten, tak, ten, ten wygrywa, A reszta jest nieodebrane. Tak, no jest też taki problem, który my tutaj w gronie firm zajmujących się ekspansją zdiagnozowaliśmy już jakiś czas temu, którego jesteśmy świadomi, fakt, że Rumunii po prostu nie znają kodów kreskowych. I w momencie, kiedy, przepraszam, kodów pocztowych. I w momencie, kiedy mm, przerzucamy nasz UX, ten, który znamy, i taką samą budowę koszyka na rynek rumuński i każemy Rumunom wypełniać kod pocztowy, to albo wpiszą dowolny, po prostu coś, co przyjdzie im do głowy, albo nie wypełnią go w ogóle. Jeżeli jest to konieczny element, no to, no to wpiszą tam cokolwiek, więc te niedostarczone paczki mogą też wynikać z tego. Jasne. Yes, no. Czy coś? Tak. No na przykład możemy się pochwalić e, poszedką poszedka, która też właśnie typowo w branży fashion rozpoczęła tutaj sprzedaż w Polsce i zdecydowała się na tą ekspansję zagraniczną. No i tutaj co ciekawe, możemy chociażby powiedzieć o płatnościach, bo wśród e, jakby na, na ich przykładzie możemy pokazać to, że w zasadzie rozwiązania takie jak Express Checkout, czyli płatność poprzez przycisk kup Teraz, czy OSCOP, czyli. Jednokrokowy proces składania zamówienia, że mamy to wszystko na jednej stronie, a nie jest rozwalone na przykład na trzy strony, stanowią 96% konwersji w przypadku Polski, ale również to się przekłada na zagranicę, tylko tam jeszcze nam dochodzi dodatkowo PayPal Express, bo on jest bardzo popularny, jeśli chodzi o euro. Więc takie te szybkie rozwiązania czekautowe w branży właśnie fashion to, to jest coś, co jest bardzo popularne. Ludzie decydują się na to, co jest tu i teraz, poszedka też bardzo stawia na autentyczność więc oni na przykład stawiają na to żeby był jeden wariant danego produktu, a niekoniecznie pięć, żeby nie dezorientować tego klienta i żeby po prostu on się zdecydował na zakup, a nie wybierał i finalnie po prostu odszedł z tego sklepu ja, okay. a jakbyśmy mieli się powiedzmy, teraz zastanowić na taką powiedzmy, charakterystyką branży, lepiej być reselerem czy producentem, lepiej sprzedawać samemu czy na marketplace'ach? Generalnie, wymieniłeś tutaj całą specyfikę branży fashion. To znaczy, są takie rynki, które są absolutnie zdominowane przez marketplacy, i to marketplacy typu Amazon, eBay czy Zalando. To są rynki, na których bardzo trudno będzie nam budować. Swój wizerunek i na przykład docierać, czy to organicznie, czy kampaniami do nowych użytkowników, dlatego że chociażby tak jak w Niemczech, 60% zakupów odbywa się na Amazonie. Więc tam albo stawiamy na strategię marketplace'u, która jest zdecydowanie różna od e-commerce'u, albo traktujemy to po prostu wielokanałowo. Czyli marketplace jest dla nas takim kanałem otwierającym, gdzie pozyskujemy nowych użytkowników. Ale e-commerce jest kanałem, w którym staramy się budować lojalność tego użytkownika. I jeżeli już kupi nasz produkt w, na marketplace, to staramy się przekonwertować go do tego sklepu internetowego, gdzie pokazujemy mu własne USP, gdzie pokazujemy mu brand. To dlaczego on jest unikalny, możemy stosować różnego rodzaju promocje i zabiegi, które po prostu, że tak brzydko powiem, zwabią tego użytkownika do naszego e-commerce i gdzie on będzie kupował. Natomiast to nie jest łatwa strategia. I oprócz tego, bardzo często branża fashion jest podzielona właśnie na rynek resellerów, czy na segment resellerów i producentów. I tutaj, jeżeli chodzi o resellerów, no to mamy przede wszystkim bardzo trudną pracę do wykonania w postaci różnych analiz. Przede wszystkim analizy tego, jakie produkty w ramach całej gamy. Produktów, którymi dysponujemy, ale którymi dysponuje także nasza konkurencja, mogą się w jakikolwiek sposób wyróżniać ceną, czyli analiza pricingu. I to jest takie stałe monitorowanie cen konkurencji i sprawdzanie tego, czy przypadkiem nie mamy jakichś topowych produktów, które możemy zaproponować w niższej cenie, tak, żeby wyróżnić się na tle konkurencji i zbudować swoją marżowość, czy rentowność właśnie na, na bazie tych produktów. Drugim typem analiz, które może wykonać. Celer jest po prostu analiza promocji. Czyli porównujemy promocje na danych, na różnych rynkach, ale też promocje dla różnych marek i sprawdzamy, czy docieramy do takiego samego typu użytkownika, bo bardzo często jest tak, że trafimy do użytkowników, którzy są na przykład zdecydowanie bardziej wrażliwi na promocje w ramach jakiejś określonej marki, bo ona na przykład rzadko trafia do promocji. Wtedy nawet niewielka promocja pozwoli nam przyciągnąć tego użytkownika. I ostatni typ analiz to analiza samej marki, samych marek, które sprzedajemy. Często w ekspansji zagranicznej jest tak, że marki, które są popularne na polskim rynku i są na przykład bestsellerami na polskim rynku, wcale nie sprzedają się tak dobrze na rynkach zagranicznych. I wtedy tak układamy stany magazynowe i tak nimi zarządzamy, żeby na różnych rynkach sprzedawać różne marki tam, gdzie one schodzą nam najlepiej. No ale, żeby to wiedzieć, musimy sobie e, takiego rodzaju analizy prowadzić. No i ten ostatni typ to producent. Producent, przed, kto, przed którym na nowym rynku stoi olbrzymie wyzwanie, zbudowanie własnego wizerunku, zaufania do tego wizerunku i przede wszystkim zbudowanie zaufania do produktu. No i tutaj na pewno pomoże nam mocne USP, dobra strategia, ale taka strategia właśnie zasięgowa, wizerunkowa, dobrze przygotowane kreacje, postawienie na wyrazisty key visual. To jest strategia, która dla producenta sprawdzi się najlepiej. I częstym case'em jest to, że producenci sprzedając już na danym rynku towar, ale za pomocą jakichś resellerów, na przykład w ramach kontraktów B2B, chcą wyjść na ten rynek samodzielnie i taką, takim tips and tricks dla nich jest fakt zatrzymania dla siebie jakiejś kolekcji, która będzie unikalna, która nie będzie się pojawiała u resellerów, będzie się pojawiała wyłącznie w sklepie producenta, jeśli oczywiście umowy nam na to pozwalają. Wtedy mamy taki dodatkowy trigger zachęcający użytkowników do tego, żeby wejść na stronę producenta, a niekoniecznie kupić produkt u resellera. Okej, okay. a jeżeli mielibyśmy teraz tak scharakteryzować e, trendy i wyzwania w branży fashion, to od czego, od czego by zacząć? Myślę, że to, co jest trendem po stronie konsumenta, staje się wyzwaniem po stronie producenta. I co mam tutaj na myśli? Dokładnie myślę o tych wszystkich ekokierunkach, o odejściu od fast fashion, o ograniczeniu zużycia wody przy produkcji ubrań, o korzystaniu z wysokiej jakości materiałów. To jest trend taki ogólny wśród konsumentów. Natomiast to się staje po prostu wyzwaniem dla producentów, aby dostosować linie produkcyjne do wymagań konsumentów. I firmy produkcyjne w Polsce już dzisiaj borykają się z bardzo dużym wyzwaniem przy zatrudnianiu pracowników. Zaczyna powoli brakować specjalistów w zawodach takich jak szwacz, krojczy, technolog odzieży. No i według raportów opracowanych przez PARP, właśnie dotyczących rozwoju branży fashion i tekstyliów. Takim największym wyzwaniem będzie pozyskiwanie też pracowników w tych kierunkach. Czyli z jednej strony mamy wymagania konsumentów odnośnie tego, aby ta branża była faktycznie ekologiczna, a z drugiej strony dopasowanie całej linii produkcyjnej i zatrudnienie osób, które będą za to za dostarczenie takich produktów odpowiedzialne. Okay, Czy takie powiedzmy z zawodów cechowych? To tak, tak, zdecydowanie. Hmm. To jeszcze jakieś wyzwania? Tak, na pewno sztuczna inteligencja to bardziej trend niż wyzwanie. Sztuczna inteligencja i rozszerzona rzeczywistość to, to, jest, to są takie dwa trendy, które w perspektywie najbliższych trzech lat na pewno będą dominować. To są rozwiązania takie jak chociażby możliwość przymierzenia ubrań zdalnie, jakiegoś rodzaju personalizowane porady dotyczące zakupu odzieży, albo chociażby w oparciu o sztuczną inteligencję, dopasowanie całego stylu, całego zestawu odzieży do jednego wybranego przez Ciebie produktu. No jeśli chodzi na przykład o sprzedawców, no to myślę, że tutaj największymi takimi wyzwaniami są po prostu te języki i nieznajomość tego rynku pod względem chociażby prawnym, finansowym. I tutaj bardzo dużo merczantów nie wie po prostu, że mogą te tłumaczenia w zasadzie przeprowadzić automatycznie, że mogą skorzystać z. Tak, w zasadzie już dla nich przygotowanych tych lokalnych metod płatności czy lokalnych dostawców, i że nie muszą tego robić na własną rękę. No bo wielu osobom wydaje się, że tutaj będą musieli iść do prawnika, tutaj będą musieli na własną rękę szukać tych wszystkich rozwiązań, a oni tak w zasadzie mogą mieć wszystko. W jednym miejscu wystarczy, że na przykład mają sklep internetowy, czy w ogóle chcą jako pierwszy sklep założyć jakiś granicę i jakby mieć ten cały kompleks i dostęp do tych wszystkich rozwiązań, e, zintegrować się właśnie z najpopularniejszymi dostawcami czy płatności, czy logistyki właśnie w danym kraju, ale też dostać gotowe tak w zasadzie wzory regulaminów, e, polityki prywatności, takich podstawowych rzeczy, które na sam start sprzedaży zagranicznej są po prostu tutaj konieczne. Czy najgorsze, chyba co może być, to kopiowanie polskich regulaminów tak, i tak. polityk prywatności Dokładnie. na rynki zagraniczne. Jak dzisiaj już wiemy, że każdy kraj może mieć te regulacje, górne. chociażby mhm. odnośnie zwrotów, troszeczkę inaczej Dokładnie. poukładane. Więc myślę, że to są takie największe wyzwania ze strony merchantów i, i bariera, która po prostu e, przeszkadza im, żeby zacząć w ogóle tą sprzedaż zagraniczną. Jasne, super. A to w takim razie, już mamy te wyzwania, mamy te trendy, to jak przygotować w ogóle strategię mhm. w, tak, w, takiego wyjścia za granicę? Od czego zacząć? Tutaj niezmiernie ważna w branży fashion będzie po prostu wielokanałowość, czyli wykorzystanie wielu różnych metod dotarcia do użytkownika. Ale w tej strategii olbrzymią rolę odgrywać będą social media, po prostu. Patrycja wspomina wcześniej trochę o dobrach luksusowych. To jest produkt, który świetnie sprzedaje się na Pinterestie. W branży fashion nie możemy zapominać o TikToku, który też jest kanałem dotarcia. Już po, pomijam metę, która jest dla nas absolutnym must have'em i generalnie cały social selling to będzie trend, który w branży fashion jest już w tej chwili bardzo popularny, a on prawdopodobnie będzie tylko nabierał na sile. Więc pod kątem takiej promocji ta wielokanałowość nam się świetnie sprawdzi i uwzględnienie w niej także budżetów właśnie wizerunkowych, na budowanie brandu, na dotarcie do nowych użytkowników. To pozwoli nam po prostu utrzymać rentowność tych działań w długiej perspektywie. No i to, to jest jedna rzecz, może tak też trochę bardziej w, ogólnie, natomiast w przypadku resellerów i producentów też będziemy mieli nieco inne strategie dla resellera. Na przykład bardzo ważną kwestią mogą być skrypty. Skrypty, które można wykorzystywać w kampaniach, które mogą podzielić nam wszystkie produkty w ramach naszego sklepu pod względem marżowości czy rentowności, którą powinny osiągać i możemy sobie za pomocą takich skryptów wyznaczać tym produktom różne cele sprzedażowe. To zwłaszcza jeżeli mamy e-commerce, który dysponuje dwudziestoma czy setką tysięcy produktów, to, to, to będzie na pewno element taki, który nam pomoże osiągnąć rentowność tych działań, a u producentów działania wizerunkowe, budowa brandu, USP, kreacja i zasięgi. Przy takie takiej strategii, na coś jeszcze zwrócić uwagę? Ja bym powiedziała, że przede wszystkim musimy zacząć od takiego dobrego sprawdzenia rynku, zrobić market research, bo tak jak wcześniej wspomniana Holandia, Niemcy czy, czy rynek czeski, tutaj social proof różni się na przykład w taki sposób, że Czesi czy Rumuni zamawiają produkty, które mają dużo opinii i, i sprawdzają je sobie na miejscu już po dokonaniu zakupu, a na przykład Holendrzy, dla nich bardziej istotne są opinie o samym sklepie niż już opinie produktowe i tym kierują się przy, przy dokonywaniu wyboru, od kogo dokonać tego zakupu. Wizytówka Google, która powinna być obecna na lokalnym rynku, też w zależności od tego, do jakiego kraju zaczynamy sprzedaż, no to wchodzimy, tak naprawdę mamy zero opinii na tym rynku. A budowanie, budowanie zaufania, myślę, że zaczyna się od budowania zaufania do sklepu przede wszystkim. I tak bardzo pomocne będą tutaj social media, polecenia przede wszystkim, czy marketing związany z influencerami, ale też bardzo ważne będzie to zagregowanie opinii z rynków, na których już istniejemy i na których już mamy wyrobione jakąś renomę. I przeniesienie tego, pokazanie na rynku docelowym. Snap coś jeszcze? Znaczy, tak sobie myślę, że w sumie, jeśli ktoś ma taki produkt, który jest unikalny i chce spróbować swoich sił, no to też te marketplacy są takim idealnym miejscem do tak. przetestowania w ogóle tego, jak się na danym rynku coś sprzeda i może spróbować na którym najlepiej. Wielokanałowo zadziałać, wielo w zasadzie krajowo zadziałać na różnych marketplace'ach i sprawdzić w którym jego produkt najlepiej będzie po prostu się sprzedawał. Wspomnieliśmy już o tym, że w branży fashion polityka zwrotów jest czymś naturalnym, tak? no, bo ludzie kupują, przymierzają, e, zwracają, ale czy warto jeszcze zwrócić na jakieś inne zwyczaje zakupowe konsumentów? Ja mam taką dobrą podpowiedź. E... Na rynku jest dostępne takie narzędzie E-Shopper Barometer Tool, dostępne na portalu Geopost.com. To jest narzędzie, które pozwala nam zbadać y, zwyczaje zakupowe w branży fashion właśnie, w kilku różnych branżach też, ale ale generalnie w branży fashion jest bardzo przydatne. To jest narzędzie, które pozwala nam porównać zwyczaje zakupowe 24 tysięcy różnych e-konsumentów różnych 23 krajów. Z 2023 roku. I to, co szczególnie przydatne, to można tam sprawdzić dane deklaratywne dotyczące tego, jakie produkty kupowali ci konsumenci od stycznia 2023 roku. I tutaj mamy możliwość wyróżnienia fashion, butów, jak i biżuterii, akcesoriów, oraz mamy możliwość sprawdzenia tego, z jaką częstotliwością je kupowali. I już bez podziału na konkretne branże, ale możemy sprawdzić też y, konkretne zwyczaje zakupowe i takie to, co użytkownika motywuje i zniechęca do złożenia zakupu w sklepie internetowym. I wszystkie te dane dla 22 krajów można porównać z tym 23, czyli z Polską, co bardzo rekomenduję, dlatego że w momencie, kiedy znamy zwyczaje zakupowe polskiego konsumenta, jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób przełożyć to na ruch i y, sprzedaż w naszym polskim e-komercie. W momencie, kiedy mamy ten punkt odniesienia, łatwiej jest wykonać analizę jakiegokolwiek innego kraju, bo będziemy sobie w stanie w jakikolwiek sposób te dane zestawić z krajem natywnym, który już znamy. Więc to porównanie właśnie w stosunku do kraju polskiego będzie dla nas bardzo przydatne i serdecznie to narzędzie polecam. Link do niego umieścimy albo w opisie filmu, albo w komentarzu. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dowiedzieliśmy się, myślę, że bardzo dużo na temat branży fashion. Ja osobiście na pewno. Eee, wiem, powiedzmy, jak, jeśli będę chciał wystartować z butykiem i z, z ciuchami, to wiem, co zrobić. Z Cześć. Tak, zgłos 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 zgłoszę się do Was wszystkich. A Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że tak jak ja dowiedzieliście się sporo na temat branży fashion. Zapraszam Was również do subskrybowania naszego kanału oraz zapraszam Was na naszą grupę na LinkedInie. Dzięki.